W ciągu dwóch dni suwalscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn należących do gangu zajmującego się włamaniami, kradzieżami i handlem łupami pochodzącymi z tych kradzieży. Grupa działała w Wielkiej Brytanii. Obaj mężczyźni poszukiwani byli na podstawie europejskich nakazów aresztowania wydanych przez brytyjski sąd. Pierwszy z zatrzymanych to 35-latek. Policjanci na ulicy Sikorskiego zauważyli pojazd, którym mógł poruszać się mężczyzna. Okazało się, że przypuszczenia mundurowych były uzasadnione. Hondę prowadził poszukiwany suwałczanin, który według Brytyjczyków przewodził grupie przestępczej mającej na koncie ponad 70 włomań i kradzieży o łącznej wartości strat sięgającej niemal 2,5 miliona złotych. Jego kompana, który poza udziałem we włamaniach i kradzieżach ma jeszcze w przestępczym dorobku handel skradzionymi dobrami, policjanci nie szukali długo. Ustalenia śledczych pozwoliły na zatrzymanie go już następnego dnia, czyli w czwartek. 47-latek włamywał się do wiejskich posiadłości Brytyjczyków, skąd kradł pojazdy, Elektronarzędzia, a nawet siodła konne. Suwalscy mundurowi po ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego i jego nawyków zatrzymali go pod jednym z suwalskich sklepów. Był zaskoczony, informuje policja. Obaj mężczyźni trafili do aresztu, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd.